Cześć i czołem, dobry człowieku. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma, jak mówi poeta. Jeszcze tydzień temu witałem was w półdzikim sadzie, w malinowych kroksach, a teraz wysoka technologia, w dodatku napęd antygrawitacyjny, dzięki któremu mogę tak pić kawę. O. W tych warunkach opowiem wam dzisiaj dla odmiany o trzech rzeczach. Po pierwsze, o skutkach podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. To o tym już wiecie, ale bezpośrednio dla mózgu ludzkiego. Potem o planecie, na której pada żelazny deszcz, bagatela, a na koniec o takich bakteryjnych nanostrzykawkach, które mogą stać się najmądrzejszymi i najskuteczniejszymi antybiotykami świata. Siadamy i czytamy. Zaczniemy od tego dwutlenku węgla nieszczęsnego. Ja nie opowiadam wam zbyt dużo, wczytamy naturę, o globalnych zmianach klimatycznych. To też częściowo wynika z tego, jakie jest moje myślenie o tym programie. Ja chcę wam mówić o tym, o czym prawdopodobnie nie słyszeliście gdzieś indziej. A o globalnych zmianach klimatycznych mam nadzieję, że słyszycie ze wszystkich stron, tak jak powinno być. Natomiast ten artykuł, muszę wam powiedzieć, że powalił mnie na kolana, jak ja na to nie wpadłem. Poczułem się po prostu głupio, ale chyba nie jestem sam. Wygląda na to, że więcej osób na to nie wpadło. Na co? Co zgłaszają autorzy? Tytuł artykułu mówi wszystko. Spalanie paliw kopalnych doprowadza poziomy dwutlenku węgla wewnątrz pomieszczeń do poziomów szkodliwych dla ludzkich władz poznawczych. Harmful to human cognition. To jest nieprawdopodobne. Niby takie oczywiste, a jednak nie. No bo tak, wysoki poziom dwutlenku węgla może być nawet toksyczny, ale prowadzi do ospałości. Tylko teraz, jakie to są poziomy? Ja, jeżeli ktoś z was oglądających ten program był kiedyś moim studentem, to prawdopodobnie wie, że bardzo lubię przerywać zajęcia, mimo że trwają 90 minut nominalnie, po 45 minutach. I zwykle mówię, że wywietrzmy ten dwutlenek węgla. I ja miałem zawsze takie podejrzenie, nawet mówiłem paru grupom moich studentów, ciekawe, czy ktoś z was to ogląda, zamontujcie kiedyś tutaj miernik CO2 i idźcie z tym do dyrekcji, bo naprawdę 20 osób zamkniętych w małym pomieszczeniu, intensywnie myślących i oddychających, to zaczyna być troszeczkę niepokojące. Ja zauważałem tę ospałość, może wynikało to z tego, jak prowadzę zajęcia, ale w każdym razie po esecie i powietrzeniu zawsze było lepiej. I zawsze mówiłem, kurczę, ciekawe, czy to już są poziomy toksyczne. Teraz o jakich poziomach mówimy, żeby była jasność. Autorzy tego artykułu zaczynają od takiej fajnej perspektywy ewolucyjnej, mówiąc, że przez setki tysięcy lat, od kiedy tylko istnieje gatunek, mamy dostęp do danych z jakichś tam, chociażby z tych rdzeni lodowych, wiemy, że ewoluowaliśmy w atmosferze, w której tego CO2 było 200-300 części na milion, ppm. To jest ta jednostka, w której będziemy liczyć. 200-300 części na milion, czyli 1000 ppmów. To już jest 1/1000, czyli promil. To są niby niskie stężenia, ale dobrze wiemy, że chemicznie i metabolicznie to nawet coś w niskim stężeniu potrafi być toksyczne. Więc okej, nasze umysły, nasze mózgi są przyzwyczajone do 200-300 ppm, tymczasem to rośnie. Tak, jesteśmy już solidnie w 400 i teraz ile to będzie dalej? Oni odwołują się do standardowych symulacji do IPCC, gdzie mamy różne scenariusze, ale oni się odwołują do scenariusza RCP 8.5, to jest scenariusz business as usual, czyli gdybyśmy nic nie robili. On bywa cytowany jako taki punkt odniesienia, czyli oni i to jest taki jeden z słabawych punktów tego artykułu, ale niekoniecznie. W każdym razie oni mówią, że tak, zgodnie ze scenariuszem RCP 8.5 poziom CO2 w 2100 roku będzie wynosił 930 ppmów. Natomiast to, co oni mówią, stosuje się też do tych łagodniejszych scenariuszy. A już wam mówię, o co chodzi. Okazuje się bowiem, że niezależnie zupełnie od badaczy klimatu i od aktywistów klimatycznych, jakby jest zupełnie inna dziedzina nauki i technologii, która bada to od lat. Mowa tutaj o ludziach od BHP,
o ludziach badających systemy klimatyzacyjne, bezpieczną pracę w biurze, edukację. Od wielu dekad badane jest już coś takiego, jak wzrastające stężenie CO2 wewnątrz pomieszczeń wpływa na nasze możliwości poznawcze, na naszą pracowitość, wydajność itd. I okazuje się, że jest cała fura badań pokazujących, że gromadzenie się CO2 w pomieszczeniach negatywnie wpływa na zdolności poznawcze. No bo zobaczcie, w wydychanym powietrzu tego CO2 jest kilka procent, 4-5% wydychanego powietrza. Porównajcie to z niecałą 1/1000, czyli to jest znacznie więcej, więc to musi być dobrze wentylowane. I są badania pokazujące, że dzieci wolniej myślą, słabiej myślą, gorzej rozwiązują zadania itd., itd., jeżeli to CO2 rośnie. Do jakich poziomów? No, właśnie o to chodzi. Czyli na zewnątrz, przypuśćmy, że mamy 400-500, z tym już się pogodziliśmy. Teraz w niewielkich pomieszczeniach słabo wentylowanych mierzy się już 1000-1500. Przy 2000 już się powinno to opuszczać w zasadzie to pomieszczenie zgodnie z przepisami BHP. Oni tutaj się odwołują bardzo intensywnie do zupełnie innego artykułu, który ja specjalnie dla Was jako dzielny dziennikarz śledczy oczywiście ściągnąłem i przeczytałem. To jest badanie Allen i inni, badanie eksperymentalne zdolności poznawczych dorosłych ludzi przy różnych stężeniach CO2. Bardzo fajne badanie, zakochałem się w nim, między innymi ze względu na to, jak mierzyli te zdolności poznawcze. 24 dorosłe osoby przez 2 tygodnie brały udział w eksperymencie. Kto to byli? Ludzie, którzy pracują umysłowo, zawodowo. Architekci, projektanci, programiści, inżynierowie, menadżerowie itd. Badanie polegało na tym. Mamy pomieszczenia biurowe, jakieś tam wystandaryzowane na różne inne sposoby, nietoksyczne i tak dalej, i badano różne czynniki. Oni badali też zawartość związków organicznych w powietrzu, ale również CO2. I normalnie im to zmieniali w granicach dozwolonych przez prawo, badając różnego rodzaju poziomy na przestrzeni tych 2 tygodni. Czyli 10 dni roboczych mieli normalnie butlę z CO2 zamontowaną w klimatyzacji, podnosili, nikt nie wiedział, ile wynosi danego dnia, a oni codziennie mieli robić testy sprawdzające ich wydolność. Najwięcej chyba, co przetestowali, to było 945 ppmów, czyli prawie promil powietrza to już CO2. Okej. I jaki im test robili? Nie wiedziałem o takim teście, a jest bardzo, bardzo ciekawy. Test się nazywa SMS. To jest Simulated Marketing Strategy bodajże. W każdym razie o co chodzi? Test SMS polega na tym, że badanemu przedstawia się pewien scenariusz. To jest w zasadzie gra typu roleplay. Na przykład jesteś kierownikiem firmy, jesteś burmistrzem miasta i tam jest wprowadzenie w sytuację i potem ta osoba siedzi przy komputerze, przy takim specjalnym programie komputerowym i przez godzinę reaguje na to, co się dzieje, dostaje nowe komunikaty. Nie znalazłem niestety, co tam dokładnie jest. Wiele testów psychologicznych jest utajnionych, żeby nikt się nie mógł do niego przygotować, więc no, ten też dosyć dobrze utajnili. Może on gdzieś jest, ale ja go nie znalazłem online. Jakie to są sygnały? Ale ogólnie co jest sprawdzane? Orientacja na zadanie, koncentracja, szybkość reakcji, poziom poszukiwania informacji, czyli tam jest jakiś system, gdzie mogę się dowiadywać czegoś więcej, umiejętność korzystania z uzyskiwanych informacji, reakcja na sytuację kryzysową, breadth of approach, czyli jak szeroko podchodzę do problemu, complex thinking, czyli wykształcanie strategii. Jest taka bardzo fajna tabela w tym artykule pokazująca, co tam właściwie jest mierzone w tych różnych warunkach. No i wyniki. Wyniki są takie, ogólnie rzecz biorąc, jakbyście się zastanawiali kiedyś, jak chcecie remontować biuro, w co inwestować, to kurczę, ja wam powiem, biorąc pod uwagę wyniki tych badań, zainwestujcie w dobrą klimatyzację, wentylację. Naprawdę te poziomy spadają wraz ze wzrostem CO2. A to jest od poziomu dobrego, czyli powiedzmy sobie taki outdoor, czyli tyle, ile na zewnątrz, przez 700 aż do tam 930 te poziomy po prostu liniowo lecą. I to no, w pewnych sytuacjach znacząco. Na przykład w tym strategy, tam z poziomu 1.0, to jest ten poziom wyjściowy, to spadło przy tym najwyższym do 0.83, czyli o prawie 20% zdolność do poprawnego myślenia strategicznego w tym konkretnym teście. No i wracamy w tym momencie do artykułu wyjściowego, który się bardzo na ten powołuje, jakby co z tego wynika. I oni mówią tak, znaczy właściwie to już jest koniec, to już jest ten wynik. Gdyby CO2 w atmosferze, czyli na zewnątrz, wzrosło do 930 ppmów,
No to z tego badania wynika, a to ciekawym zbiegiem okoliczności, ile oni tutaj badali, to jest ten wynik z symulacji klimatycznych, ile ma być w 2100 roku, jeżeli się nie ogarniemy. No to oni mówią, że tak, jeżeli wzrośnie do 930, to naszym zdaniem, biorąc pod uwagę, oni taki model wentylacji robią w przeciętnym biurze, z którego wynika, że mniej więcej o 200 ppmów więcej jest w przeciętnym biurze, w przeciętnej szkole, biorąc pod uwagę to, że ludzie cały czas wydychają to CO2. Czyli nawet w przyzwoicie wentylowanym biurze jest więcej o mniej więcej 200, czyli 1100. Czyli oni oszacowują, biorąc pod uwagę różnego typu uzyskane przez siebie dane, zresztą całe zdanie przeczytam. Przy przyjętych w tym artykule założeniach przewidywania naszego modelu są dość niepokojące. Przy modelu RCP85, czyli business as usual, czyli nie ogarniamy się i emitujemy tak, jak dotychczas emitujemy, być może nasza zdolność do podejmowania elementarnych decyzji spadnie o 25%, a zdolność do złożonego myślenia strategicznego o 50% do roku 2100. Muszę wam powiedzieć, że dawno mnie coś tak nie wybiło z butów. Dlatego, że sięgamy głębiej w łańcuchu, rozumiecie? Emisja CO2, której no nawet wariaci nie zaprzeczają, że my to CO2 emitujemy, nawet najgorsze świry, które próbują to zwalić na jakieś wulkany i nie wiem, kosmitów, no nie zaprzeczają, że poziomy CO2 rosną. Bo potem mamy kolejne ogniwa łańcucha, czyli zwiększone CO2, zmiany klimatyczne, więcej susz, przesuwanie się stref klimatycznych, więcej intensywnych zjawisk pogodowych, ale tu można kombinować, no nie wiem, będziemy mieli tamy wyższe, będziemy mieli mądrzejsze rolnictwo, będziemy jakoś sobie z tym wszystkim, ale to powietrze, którym oddychamy, jeżeli ono na całym świecie, jeżeli to ta atmosfera będzie już miała takie poziomy CO2, które uszkadzają nasze złożone zdolności poznawcze, to jest takie niepokojące. To jest naprawdę niepokojące, bo bardzo trudno jest coś z tym wszystkim zrobić. To jest powietrze, którym oddychają bądź co bądź. I te dalsze ogniwa zapośredniczone w pewnym sensie, żeby dostrzec, jak to są poważne problemy, trzeba włączyć to myślenie abstrakcyjne. Tam są kolejne poziomy modelowania, a to jest takie bezpośrednie. To jest takie u samego korzenia. Naprawdę interesujące badanie i jestem zaskoczony, że nie słyszałem jeszcze wcześniej o tego typu sposobie myślenia. Zupełnie elementarnym. Nie poprzez zmiany klimatyczne, tylko poprzez samo wzrastające stężenie CO2. Tyle. Zostawiam was z tą myślą. Myślmy, póki możemy. I dobrze wietrzcie swoje pomieszczenia, zwłaszcza w epoce zostań w domu. A co z planetą, na której pada deszcz żelazny? Już prawdopodobnie słyszeliście ode mnie o różnych dziwnych miejscach w kosmosie. To jest jeden z tych przypadków, kiedy naukowcy cudami pomysłowości wydobywają strzępy informacji o czymś, co znamy tylko z jednego pikselka na nocnym niebie. W tym wypadku pieczołowicie rekonstruują, co też może dziać się na odległej egzoplanecie, czyli planecie poza naszym Układem Słonecznym. A co wiemy o niej? Wiemy o niej to, co wywnioskujemy ze światła jej gwiazdy, tak naprawdę. I co się dzieje? No to jest planeta, którą badamy metodą tranzytu, czyli to jest jedna z planet, które na jakiś krótki czas przesłaniają nam tarczę swojej własnej gwiazdy. My jesteśmy tu, patrzymy, więc ta gwiazda nam na jakiś czas ciemnieje. Dzieje się tu regularnie, więc planeta. I co z tego można wyczytać? To jest nieprawdopodobne, co można z tego wyczytać. Piękne rzeczy. Pierwsza rzecz, którą oni zrobili, poza te normalne, czyli okres obrotu, potem mamy promień, potem mamy wielkość gwiazdy, masę gwiazdy, z tego wszystkiego mamy podstawowe informacje, ale oni idą dalej. Posługują się bardzo fajną rzeczą, której jeszcze 2 dni temu nie słyszałem, efekt Rossitera-McLaughlina. Bardzo fajna rzecz. Opowiem wam o niej, bo jest fajna. Patrzcie na ten diagram. To jest tarcza tej gwiazdy. Czemuż to ona jest czerwono-niebieska? Ze względu na efekt zwany przesunięciem ku niebieskości i przesunięciem ku czerwieni. Blue shift, red shift. A co to takiego? Może o tym słyszeliście. To jest to, co efekt Dopplera, tylko dla światła. Jeżeli coś się do nas zbliża, to te fale docierają do nas krótsze, czyli poniebieszczone. Jeżeli coś się od nas oddala, to się te fale wydłużają, w związku z czym do nas trafia poczerwienione, czyli coś, co się od nas oddala, jest czerwieńsze, coś, co się do nas zbliża, jest niebieścieńsze, w związku z czym obracający się wokół własnej osi obiekt ma jedną stronę ku nam, jedną stronę od nam. Widzicie to? I to wygląda mniej więcej tak. Teraz,
ten efekt polega na tym, że ta nasza planetka, kiedy ona przelatuje przed gwiazdą, to najpierw, kiedy już wejdzie, kiedy się zacznie tranzyt, zasłania nam tę część niebieską. Czyli ta cała tarcza jako całość wysyła do nas światło, które się wydaje jest nieco więcej tej czerwieni, bo część niebieskiego została zasłonięta. Potem przelatuje przez środek, a potem nam zasłania tylko tę część, fragment tej części oddalającej się. Więc per saldo w sumie ta tarcza świeci ku nas nieco bardziej niebieskim światłem. I to się da z tego całego materiału wyzyskać. Da się z tego sygnału to wyczytać. A co z tego wiemy? Tempo obracania się. A potem dzięki różnym sztuczkom matematycznym i fizycznym tempo obracania się również i gwiazdy, i planety. A jeżeli się przyjrzymy jeszcze dokładniej temu momentowi, w którym ta planeta dopiero co zaczyna przechodzić przed tarczą albo z niej schodzi, to mamy krótki rzut oka na atmosferę. No bo planeta najpierw wchodzi swoją atmosferą. Ta planeta to olbrzym gazowy, więc ta szeroka atmosfera gazowa zaczyna wchodzić przed tę tarczę i wtedy się możemy dowiedzieć czegoś również o ruchach samej tej atmosfery. Kiedy się weźmie to wszystko razem ze sobą, to mamy tak, jakiej wielkości jest ta planeta dalej. Wiemy, w jakiej odległości i jak mocno świeci ta gwiazda, więc możemy liczyć temperaturę. A dzięki temu, że wiemy, jak one się szybko obracają, wiemy kolejną bardzo ważną rzecz. Ta planeta jest w tak zwanym obrocie synchronicznym. Co oznacza, że zawsze jest tą samą twarzą do swojej gwiazdy. Tak jak Księżyc jest zawsze tą samą twarzą do nas. Teraz wszystko to wiemy, odfiltrowujemy te wszystkie dane i oni na końcu piszą taki scenariusz. Jak może wyglądać ta planeta? Zbierają to wszystko z modelami, mówią, wyobraźmy sobie tę planetę. A więc tak, olbrzym gazowy od strony swojej gwiazdy 2700 kelwinów, czyli 2400 stopni Celsjusza, żelazo, bo o nim tam głównie piszą, w postaci pary. Kompletnie wyparowane, zgazowane żelazo. Teraz ta strona dzienna nie zmienia swojego położenia, ale wieje wiatr. Dało się to wyfiltrować z tego tempa obrotu. Czyli wiatr unosi tę atmosferę zawierającą również stopione żelazo, wyparowane żelazo. Przenosi nad stroną wieczorną, trafia ten na stronę nocną i tam to się schładza. Mniej więcej o 1000 kelwinów, wciąż gorąco, ale żelazo kondensuje. Powstają kropelki, deszcz żelazowy, chmury żelazne, spada to wszystko deszczem żelazowym. Potem mamy znowu, ten gaz trafia na stronę dzienną i znowu wyparowuje i powstają pary żelazne. I takimi oto małymi kroczkami, cudami pomysłowości, filtrowaniem tych danych na miliony sposobów rekonstruujemy sobie te światy. I tyle. Słuchajcie, wieści z frontu, efekt Rossitera-McLaughlina. Może ja zapamiętam, może wy zapamiętacie. Bardzo lubię te artykuły. Ten piksel znowu nam ożył. A na koniec o czymś, co jest... Zresztą tytuł mówi wszystko. Patrzcie na to. Patrzcie na ten tytuł. Działanie minimalnej, kurczliwej nanomaszyny bakteriobójczej. Yeah, to lubimy. Kurczę, co za tytuł. Oni wiedzą, jak zatytułować swój artykuł. O co chodzi? Bakterie mają całą gamę, całą paletę tak zwanych systemów sekrecyjnych. To są takie struktury zakorzenione w ich błonach, które służą do eksportowania różnych rzeczy poza komórkę bakteryjną. Jest tego cała masa. Niektóre to są po prostu takie plujki związkami chemicznymi, inne mają postać igiełek. Tych systemów sekrecyjnych jest cała masa. Służą do wypluwania toksyn, do przekazywania materiału genetycznego czasami. Oni opisują taką strukturę nazywającą się piocyna. R-type piocyn, piocyna typu L, moja ukochana literka, produkowana przez bakterię Pseudomonas aeruginosa. Jest ona interesująca, dlatego że Pseudomonas wykorzystuje tę piocynę do przekłuwania bakterii, które są dla niej konkurencją. I to jest bardzo skuteczne. Czyli kiedy już uda się wycelować taką tubowatą maszynkę z igłą w środku i żgnąć sąsiednią bakterię, to ona umiera, jest rozrywana tam w tym miejscu i umiera. Więc kurczę, bardzo sprytne urządzenie do zabijania bakterii. No to spróbujmy zrobić z tego antybiotyk.
I o to chodzi w tym myśleniu. Zwykle, kiedy pada słowo antybiotyk, myślimy o jakiejś cząsteczce, która coś tam namiesza w bakterii. Ale patrzcie, jakie to jest podejście do problemu. Gdybyśmy takiej nanomaszynce wypreparowanej, za chwilę powiem, jak ona mniej więcej działa, gdybyśmy takiej nanomaszynce dołączyli do nóżek coś, co reaguje na pożądany przez nas antygen, czyli coś, co jest częścią jakiegoś patogenu, jakieś białko występujące na przykład na powierzchni bakterii, którą chcemy zabić, no to co? Wpuszczamy do organizmu te nanomaszynki z tymi detektorami i one przyczepią się tylko i wyłącznie do tych komórek bakteryjnych, które chcemy zabić. One się przyczepiają i uśmiercają. I teraz, jak to jest możliwe, że one wykonują tę całą pracę? Bo to jest no też fizycznie czysto praca. To jest wykonanie pewnej czynności mechanicznej. I to jest piękno tego urządzenia. Ono ma zgromadzone w sobie, ono ma energię potencjalną, ma zgromadzoną w sobie. To jest jak naciągnięta sprężyna, to jest jak nakręcona maszynka. I oni przeprowadzili gigantyczne badanie, żeby zbadać każdy element tej struktury i każde białko, które się na nią składa, żeby zobaczyć, jak ta energia jest zmagazynowana i jak następuje jej uwolnienie. Bo ogólnie jak to działa? Jak działa taka piocyna? Składa się ona z trzech głównych części. Mamy collar, czyli kołnierzyk, trunk, czyli korpus, to jest ta najdłuższa część, to jest ten korpus. W nim jest schowana ta igła z takim światłem po środku i baseplate, czyli płytka bazowa. Bardzo podobną strukturę mają, nawiasem mówiąc, i chyba nieprzypadkowo, niektóre bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie. Wirusy też mają takie nóżki i potem mają te igłę i przebijają powłokę bakterii i tam wstrzykują swój materiał genetyczny. Po raz kolejny nam pokazuje, że to działa mechanicznie. Czyli w tym korpusie zgromadzona jest jakaś energia mechaniczna. I to działa w ten sposób. Pooglądajcie sobie te animacje. Tutaj w tle tego, co mówię na mojej pięknej buzi, niech się pojawią jeszcze te piękniejsze animacje pokazujące, jak to działa. Najpierw strukturę tych elementów w pozycji gotowej do działania, a potem w pozycji z wysuniętą igłą, a na końcu zobaczycie, jak wygląda prawdopodobnie odwijanie się tego. Te rzeczy są pozakładane na siebie nawzajem. I oni zrekonstruowali strukturę trójwymiarową tego, składając ją z poszczególnych białek. Te białka, one zachodzą na siebie czysto fizycznie. Oni nazywają na przykład łączenie pomiędzy dwoma takimi białkami takim handshake, jest uścisk ręki. Czyli mamy dwa białka, które tworzą ten korpus, tę powłokę, zachodzą na siebie, dwa sąsiednie białka, oni to nazywają handshake. Wyobraźcie sobie dwie dłonie zszyte ze sobą nadgarstkami i kiedy jeden przekręca drugi, to ten przekręca następny i one tak się wykręcają razem, kołnierz się poszerza i jednocześnie ta igła jest wysuwana. Więc udało się to zrekonstruować mechanicznie, jak następuje uwalnianie tej energii. Za wszystko ostatecznie odpowiedzialna jest ta płytka bazowa, bardzo złożona struktura, zbudowana tam z części, tam mamy białka nazwane bardzo pieszczotliwie kolcem, piastą, klejem, inicjatorem. Mamy ripcord, czyli linkę zwalniającą. Takim samym słowem określa się linkę w spadochronach. Krótko mówiąc, tam kryje się cała tajemnica, bo to musi zostać zainicjowane, czyli kiedy zostanie pierwsza warstwa tego korpusu pociągnięta odpowiednio, to już potem się rozwija i ta igła jednocześnie przebija to, do czego to się przyczepiło. I oni to badają, stworzyli bardzo szczegółowy model, zaczęli się nim bawić, co by można z niego usunąć, a mimo wszystko, żeby działał, bo maszyny muszą być jak najprostsze. Wymyślili taką mutację. Jeden aminokwas w jakimś białku zmieniony i to będzie trwalsze nieco, będzie mniej pobudliwe, dlatego że jeżeli wpuścimy te nanomaszynki do ludzkiego organizmu jako antybiotyki, to nie chcemy, żeby one tymi igłami kłuły na oślep również i nasze komórki, więc to musi być odpowiednio, że tak powiem, wyinżynierowane. Tyle. Piękna sprawa. Muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie kolejny taki wiew przyszłości. Bardzo lubię takie artykuły czytać, bo to jest antybiotyk, czyli słowo, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni, ale o antybiotyku myślimy cały czas jako o jakiejś kapsułce, o jakimś płynie i w nim jest związek chemiczny. To jest taki antybiotyk nanomaszynowy. To jest nanorobot antybiotykowy. Więc oni od razu piszą wprost, o to chodzi w tym. Precision antibiotics. Chcą z tego zrobić precyzyjne antybiotyki. Czyli co następne? No trzeba jakąś tę płytkę bazową
tak zmodyfikować, żeby ona miała łatwo dające się modyfikować receptory. Czyli ktoś ma, nie wiem, infekcję streptokokową albo jakąś meningokokową i my szybciuteńko robimy serię tych nanomaszyn, które mają detektory czegoś, co występuje tylko na meningokokach. I wpuszczamy do organizmu. I to krąży po organizmie i kiedy tylko przyczepi się do komórki tej bakterii, rozrywa ją, normalnie ją rozrywa. Ha! Bomba na kółkach. I tyle. I tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną i cóż, zobaczymy się prawdopodobnie za tydzień. A w jakich okolicznościach, to pokaże czas.